Zieliński, witam i zapraszam na program Kontrast w Zebra TV, a dzisiaj Państwa i moim gościem jest Katarzyna Kalinowska, wiceprezydent Radomia w radomskim magistracie odpowiedzialna za oświatę. Dzień dobry, Pani Prezydent. Dzień dobry, witam serdecznie. A także nie doszła kandydatka koalicji obywatelskiej w wyborach do Sejmu. Pani prezydent w połowie sierpnia była pani na liście, no ale na tej zarejestrowanej oficjalnej, ostatecznej już nie. Dlaczego? Bo to była taka lista propozycji z wolnymi miejscami, można powiedzieć, lista zaprojektowana przez władze lokalne partii. Natomiast, w moim odczuciu, taka trochę lista marzeń, która była propozycją zaledwie, pewnie niepotrzebnie się stało, że wyciekła. Natomiast są to wybory ekstremalnie ważne na pewno najważniejsze od kilku dekad. To są wybory o to, czy Polska będzie europejska, czy Polska będzie wolna, czy Polska no tak, będzie praworządna. W tych bardzo ważnych wyborach nie będzie Pani na liście. I bez wątpienia w te wybory bardzo mocno się zaangażuję, wspierając wszystkich kandydatów, którzy są na liście koalicji obywatelskiej, bo mhm. to gra, to walka o wszystko. A takie spekulacje? Plotki, informacje, które wyciekały do mediów, że decyzja o tym, że jedynką na liście radomskiej, liście Koalicji Obywatelskiej będzie Joanna Kluzik-Grozkowska. Czy to nie była też ta decyzja, która gdzieś wpłynęła na pani decyzję? W żaden sposób. Przede wszystkim moją decyzją i moją wolą nie była chęć startu w tych wyborach, ale chęć aktywnego zaangażowania się w kampanię i tak na pewno będzie się działo. Natomiast dzisiaj lista koalicji obywatelskiej wygląda tak, że wyborcy mają. Do dyspozycji doświadczonego parlamentarzystę, mają doświadczonych samorządowców, mają posła bardzo aktywnego z Ziemi Radomskiej. Także z całą pewnością na tej liście każdy znajdzie coś dla, coś dla siebie, każdy będzie mógł celować we właściwy jego zdaniem wybór, ale na pewno są to osoby, które których główną dewizą jest przyszłość Polski w Unii Europejskiej, wolna Polska, praworządność, walka z drożyzną, czyli odwrócenie wszystkich tych negatywnych trendów, których niestety doświadczamy w ciągu ostatnich ośmiu lat. Mhm. Joanna Kluzik-Rostkowska bardziej łączy, czy bardziej dzieli radomskie struktury Koalicji Obywatelskiej? Wie pan, wydaje mi się, że w ogóle błędnie postawione pytanie. Jest liderką listy Koalicji Obywatelskiej, w naszym okręgu. Mam nadzieję, że zdobędzie bardzo dobry wynik. Także e, ta lista zaprocentuje e, co najmniej trzema mandatami, i mam wrażenie, że w takich kategoriach trzeba roz, rozpatrywać jej jedynkę jako wieloletniego, doświadczonego parlamentarzystę. Mówimy o pani nazwisku, którego nie będzie na liście Koalicji Obywatelskiej, ale jest inne nazwisko, które można powiedzieć na ten moment e, skradło show. E, mowa oczywiście o Robercie Bąkiewiczu. Który budzi duże emocje, o, o nim mówi się najwięcej w ostatnich dniach. Nawet prezydent Radomia, Radosław Witkowski, wydał nakaz wyjazdu dla Roberta Bąkiewicza z Radomia, domaga się tego. No właśnie, a tymczasem, Wydaje się, że Robert Bąkiewicz nic sobie z tego nie robi, a wręcz nawet zadeklarował, że będzie bronił praw kobiet. Pani prezydent, chciałaby pani, żeby pan Robert Bąkiewicz bronił pani praw oraz praw innych radomianek? Wie pan, ja się czuję zażenowana przede wszystkim, że listę Bąkiewicza otwiera Marek Suski i inni parlamentarzyści, PiSu, parlamentarzuści ziemi radomskiej, którzy wkładając Bąkiewicza na listę z Radomy tak naprawdę pokazują jednoznacznie, że utożsamiają się ze wszystkimi poglądami, wartościami, zachowaniami, które reprezentuje Bąkiewicz. Ja bym nie chciała, żeby Radom jako miasto Otwarte miasto tolerancyjne, miasto europejskie, miasto z bardzo bogatą historią, również tą skoncentrowaną na społeczności żydowskiej, kojarzyło się w jakikolwiek sposób z Bąkiewiczem. Mhm. A w to jest, tolerancji to jest, nie ma miejsca dla, nie ma tolerancji dla Roberta Bąkiewicza? Nie ma tolerancji na antysemityzm, nie ma tolerancji na walkę i gardzenie kobietami, nie ma tolerancji na zagłuszanie podczas uroczystości patriotycznych słów patriotycznych, patriotek powstanek warszawskich. Stąd uważam, że nie ma miejsca, nie ma miejsca w Radomiu dla takiego człowieka, ale przede wszystkim dla tych wszystkich wartości i postaw, które Bąkiewicz reprezentuje. Mm. To jest tak naprawdę hańba i wstyd dla naszego miasta i dziwię się, naprawdę dziwię się e, ludziom, którzy zdecydowali się i wyrazili zgodę, żeby w jednym szeregu z Bąkiewiczem stanąć. Mm, pani mówi hańba, a poseł Marek Suski mówi, że to miły, e, kulturalny, uprzejmy człowiek. Tak wypowiadał się o Robercie Bąkiewiczu. Panie, pamiętam jak Karczewski mówił o Łukaszence, że to taki miły, sympatyczny, Ciepły człowiek, a kim jest Łukaszenka? największym zaraz po putinie zbrodniarzem który, który nic sobie nie robi spraw mniejszości, spraw z demokracji mm -hmm. spraw wyborczych także no, tutaj tak, jest obok zdecydowanie Z tych dwóch panów jest także Robert Bąkiewicz, Ana czyli Łukaszence i Putina widzę tutaj jednoznaczną że e, takie wartości jak e, poszanowanie praw drugiego człowieka tolerancja szacunek dla mniejszości dla różnorodności tak dla Bąkiewicza, jak dla całego PiSu jest e, dokładnie taki sam. W związku z tym ani wypowiedzi pana Suskiego, ani Karczeskiego w tym zakresie mnie nie dziwią. Oni po prostu z tymi wartościami, z Bąkiewiczem, z Łukaszenką się utożsamiają. Pani prezydent, w tym tygodniu rozpoczął się nowy rok szkolny. Natomiast chciałbym wrócić do wcześniejszej deklaracji jeszcze przed wakacjami. Pod koniec maja mówili państwo, czy zapowiadali państwo wniesienie pozwu przeciwko ministrowi edukacji, nauki i nauki w związku ze zbyt Niską subwencją oświatową dla Radomia. To była też długa rozmowa i pamiętamy, Państwo wyliczali, jakie koszty ponosi Radomska Oświata, aby bilansował się budżet Radomskiej Oświaty. No, żądali Państwo 60 milionów złotych od Skarbu Państwa. Co dalej? Gdzie jest ten pozew, pani poz Panie Prezes? Panie Redaktorze, kwota, na którą będzie opiewał pozew, bo dzisiaj w zasadzie wiemy to, bardzo dokładnie, bo te wszystkie analizy i dane, które spływają ze szkół są w zasadzie na końcowym etapie zestawiania i za okres trzech lat, bo tego może, takiego okresu może dotyczyć pozew, będziemy domagać się od Skarbu Państwa 200 milionów złotych. Rozporządzenie dotyczące subwencji oświatowej mówi bardzo jasno, literalnie i wprost, że wynagrodzenia pracowników szkół mają być finansowane przez subwencje. Nie jest mowa o dofinansowaniu, tylko o finansowaniu. Myślę, że tak jak Pan, ja i wszyscy nasi telewidzowie jednoznacznie to rozumieją, że chodzi o sfinansowanie w 100%. Takie rozporządzenie doty... każdego roku dotyczące wielkości, wysokości subwencji podpisuje minister edukacji. I minister edukacji, podpisując takie rozporządzenie, zakładam, że czyta je ze zrozumieniem, powinien, powinien wiedzieć, że subwencja powinna pokrywać w 100% wynagrodzenia pracowników y, pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach. Tymczasem w Radomiu, zresztą podobnie jak w, innu, w innych miastach, zwłaszcza tych miastach dużych na prawach powiatu, ta subwencja nie pokrywa kosztów wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. W związku z powyższym, mimo tego, że rozporządzenie dotyczące subwencji wskazuje kilkanaście punktów, które powinny być sfinansowane albo dofinansowane przez subwencje, my koncentrujemy się na trzech pozycjach, które nie budzą żadnych wątpliwości. To są właśnie wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych, niepedagogicznych i dotacje, które musimy przekazać dla szkół niepublicznych. Mhm. A tak... zatem, pani prezydent, gdzie jest ten pozew? Dlaczego jeszcze państwo tego pozwu nie złożyli? Deklarowaliśmy, że pozew zostanie złożony na koniec roku i tak, tak z całą pewnością podtrzymuję tę deklarację, się stanie. W tej chwili ta największa praca analityczna w zasadzie dobiega końca. I dane, które przygotowaliśmy, zostaną przekazane prawnikom, którzy będą te dane na podstawie konkretnych podstaw prawnych ubierać w język pozwu, w język prawniczy. I mm -hmm. tak, jak mówiliśmy, do końca roku z całą pewnością ten pozew zostanie złożony. No tak, ale jeśli mówimy, że jest to ważna sprawa, jeśli mówimy o dużych. O dużej kwocie. Dlaczego tak długo to wszystko trwa? To proste, panie redaktorze. W edukację w naszym mieście traktujemy jak inwestycje. I dopóki nie było tego zamachu na finanse samorządów, dopóki PiS nie zmienił ustawy o podatku dochodowym, co skutkuje ubytkami w Picie każdego roku, ten rok 2023 oznacza 100 milionów mniej z dochodów z PIT-u niż przy założeniu, że ustawa nie została zmieniona. Także tak no, naprawdę... Ale okra... w podatników. Serio, czuje pan to? Przy 40% skumulowanej inflacji, przy paliwie, które kosztuje 6,50 za litr, bo ja tego nie odczuwam i zakładam, że wszyscy radomianie i mieszkańcy naszego kraju również tych dodatkowych mhm. środków no to nie... Czy ten wyższy... PIS spowodowałby, że tych pieniędzy byśmy mieli realnie więcej jako Wystarczyło, mieszkańc... Wystarczyłaby sytuacja, w której PiS nie zmienia ustawy o podatku dochodowym. Wtedy mamy tylko w tym roku 100 milionów, które nam się po prostu należy, i wystarczyłoby to, aby PiS, a konkretnie bank centralny, który zarządzany jest niestety przez polityka, realizowałby swój ustawowy cel, czyli pilnowałby celu inflacyjnego, mm -hmm. gdyby nie dopuścił do najwyższego w Unii Europejskiej poziomu No cen. tak, ale tych pieniędzy wtedy nie mieliby Polacy. Polacy, Pola, Polki I, tak i Polacy. Takich nie mają. Redaktorze, w I takich nie mają. Realna, re, realna wartość naszych wynagrodzeń jest najniższa od 30 lat. Jeżeli zestawimy wzrost cen. Ze wzrostem wynagrodzeń nominalnych, to jednoznacznie widać, i takiego trendu w zasadzie nie mieliśmy od kilkudziesięciu lat, że wzrost cen znacznie bardziej wyprzedza wzrost wynagrodzeń. Zatem w mojej kieszeni zakładam, że i w Pana, no chyba że Pan jest w innej sytuacji, pracuje Pan na przykład w spółce Skarbu Państwa, wtedy podejrzewam nie takiego pracuję. ubytku. Wtedy takiego ubytku podejrzewam pan, by nie odczuł. Natomiast ja, jak i myślę większość, znakomita większość mieszkańców Radomia, takie ubytki drastycznie odczuwa, choćby tankując czy robiąc podstawowe zakupy. Pani prezydent, no tak, też słyszymy, bo chciałbym zostać jeszcze w temacie edukacji o brakujących nauczycielach, o tych, że szkołach brakuje, czy nawet też przedszkolach, prawda, czyli tego jeszcze niższego szczebla. W samej Warszawie mówi się, że może brakować około półtora tysiąca nauczycieli. Jak sytuacja wygląda w Radomiu? Czy u nas także brakuje nauczycieli? Nie pan, u no nas takie negatywne trendy z wielkich miast docierają z lekkim opóźnieniem, ale Tutaj są dwie strony tego medalu. Po pierwsze, rzeczywiście nauczyciele, zwłaszcza dyrektorzy przedszkoli, zaczynali, zaczynają odczuwać to, że coraz ciężej jest znaleźć nauczyciela do oddziału przedszkolnego. Z nauczycielami przedmiotów zawodowych tak naprawdę problem jest od kilku lat. Radzimy sobie w ten sposób, że wyrażamy zgody na zatrudnianie emerytów. Natomiast Minister czarnych zrobił pewien zabieg techniczny. Otóż do tej pory nauczyciele mogli pracować maksymalnie półtora etatu w jednostce oświatowej prowadzonej przez dany organ prowadzący. Natomiast rozporządzeniem ten limit został zniesiony. Czyli tak naprawdę dzisiaj, jeżeli nauczyciel wyraża zgodę, może pracować dwa etaty albo dwa i pół etatu. To powoduje, że te deficyty w kadrze pedagogów nauczycieli tak naprawdę zostały. Sztucznie y, zakłamane przez y, decyzję ministra Czarnka. Natomiast to, że zauważamy odpływ nauczycieli, pedagogów ze szkół, z przedszkoli, y, jest, mam wrażenie, trendem który trwa co najmniej od kilku lat. Tylko wie pan, no tak naprawdę trudno dziwić się nauczycielom. Po pierwsze z tego powodu, że są radykalnie nieszan nieszanowani przez ministra edukacji. Po drugie jesteśmy przed, tuż przed wyborami parlamentarnymi. Nie wiem, pan pewnie słyszał, bo ja na pewno, a nauczyciele to już z całą pewnością, że od 1 stycznia mają dostać podwyżki na poziomie 12%. Mówił to Czarnyk, mówił to Morawiecki. Mamy projekt budżetu na 2024. Minister Finansów zapisuje te podwyżki. Tylko w kwocie 660%. Mamy 1 września, gdzie y, nauczyciele protestują przed Ministerstwem Edukacji. Nie wychodzi do nich minister edukacji, natomiast wysyła komunikat, że w zasadzie czego wy tu chcecie? Wy i tak zarabiacie bardzo dużo. Mamy komunikat ministra Czarnka, który mówi, że edukacja włączająca jest absurdem i jest ideologią. Panie redaktorze, my w Radomiu mamy 2000 dzieci z orzeczeniami ja jestem matką takiego dziecka. Jeżeli ja słyszę, że moje dziecko jest ideologią, to naprawdę jest to skrajna nieodpowiedzialność i jest to skrajny dowód na to, że ten człowiek, ten człowiek nie nadaje się na takie stanowisko, na jakim nie jest. Pogarda dla nauczycieli, pogarda dla rodziców dzieci z orzeczeniami, e, brak dialogu, to są te podstawowe elementy, które powinny zadecydować o dymisji tego człowieka z Ministerstwa Edukacji. 15 października Polacy zdecydują, czy będzie dymisja, e, czy też nie. Pani, Myślę, że tutaj nikt nie ma wątpliwości, e, że ona powinna być. Pani prezydent, na koniec Uniwersytet Radomski bardzo krótko, od 1 września uczelnia, jedyna uczelnia państwowa w mieście e, zmieniła nazwę, ale nie tylko zmieniła nazwę, bo e, ze zmianą nazwy wiąże się tak, Także zmiana statutu uczelni. Od września jest to już pełnoprawny. Uniwersytet, co to oznacza dla studentów, dla samej uczelni, no i dla naszego miasta? Na pewno większy prestiż, na pewno pozytywna zmiana statusu uniwersytetu i na pewno większa możliwość sięgania po granty i środki zewnętrzne, ale umówmy się, dopóki nie będzie porządku w NCBR, dopóki pieniądze nie będą rozdawane po linii politycznej albo znajomym i kolegom partyjnym, którzy swoje firmy tworzyli dzień przed ogłoszeniem konkursu, to nawet najlepsi. Prof. Najlepsi pracownicy naukowi nie tylko z naszego uniwersytetu, ale z wielu innych takich środków nie dostaną. Mm -hmm. Katarzyna Kalinowska, wiceprezydent Radomia, odpowiedzialna w Radomskim magistracie za edukację, była gościem dzisiejszego programu Kontrast. Dziękuję pani prezydent. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję państwu i oczywiście zapraszam na kolejny Kontrast w poniedziałek. Życzę państwu miłego, spokojnego weekendu. Do zobaczenia.